Moimi gośćmi jest pan szalony reporter oraz pan Sylwester Wardęga. Witamy! Wojtku, co to za cage? No dzisiaj jest cage specjalny, gdzie porozmawiamy o tej gali, o bieżących sytuacjach, które się dzieją, o konferencji troszkę. I czy ty jesteś zadowolony jako włodarz z przebiegu konferencji? Bo wyniki były dobre, ja widziałem też sporo osób pisało, że jedna z lepszych konferencji, bo dużo dymów, ale czy ty jako włodarz jesteś zadowolony z tego, co się na tej konferencji działo, jakie kwestie były poruszane i tak dalej? Tak jak mówiłem na wywiadach, konferencja jako taka była bardzo mocna, natomiast uważam, że dużo granic zostało przekroczonych, zachowania, które nie powinny mieć miejsca. A właśnie, gdzie jest ta granica? Tutaj, jeżeli chodzi o nas, to cały zarząd jest zgodny co do tego, że to się musi zmienić. Dlatego postanowiliśmy, że w przyszłości, teraz mamy 20, robimy galę, to jest wyjątkowa gala, bo kurczę, jubileuszowa, także chcemy, żeby jak najlepiej wypadła, ale podejmiemy zdecydowane kroki, aby wyciągnąć też wnioski pewne, konsekwencje oraz aby wprowadzić pewne zapisy umowne, aby takie sytuacje już się nie zdarzały, nie miały miejsca, ponieważ liczę pomówienia, zbyt wulgarne, można powiedzieć, zachowania, wciąganie osób trzecich też, rodzin. To jest najważniejsze. Tak, rodzin, osób trzecich, no to są kwestie, które nie powinny mieć miejsca, aby już to się nie powtarzało. I tak jak Sylku pyta. Ja to kiedyś słyszałem już. Radzikowski na przykład przemówi, że przestańcie czepiać sieroci. No przestańcie czepiać sieroci. Ale Wojtek, to mówisz też, że chcemy. Wy to powinniście robić, a nie chcieć. Ja uważam, że to już raz było przy okazji case'u Jacka i to pomienia Seriusza i tak dalej. Ten mikrofon był włączany. To wtedy było takie apogeum, kiedy naprawdę chcieliście stać. Tak. Ty sam krzyczałeś koniec, koniec i był wyłączony mikrofon. Nie wiem, dlaczego to tak teraz zrezygnowaliście i teraz myślicie, czy to coś się sprawdziło, a wiesz, a briefowanie się nie sprawdza, więc jak 10 razy briefujesz, a i tak się dzieje to samo. Czego tego nie zrobicie? Zgadza się, wiesz co? Podobny kiedy mieliśmy z promowaniem zachowań kryminogennych, to zdarzyło się to coraz częściej i to też trwało, zanim udało nam się, już widzisz, już ludzie nie krzyczą. Już a ludzie nie krzyczą. Oświadczenia są typu, takie tęgie. To był proces. Dobra, to też jest pytanie, jak to jest, że 20, 25, 30 i 35-letnim ludziom trzeba jakby przez pół roku wychowywać ich, żeby na przykład nie wyzywali się od frajerów i od... To trwał, ale zobacz, tęgie. Ale tak, widzisz. Ale zobacz, ale też przeszliśmy jakby teraz, jakby odeszliśmy od kurczę, jednej rzeczy. Mi wypada ta słuchka. Przeszliśmy teraz jakby masz wyrobione uszy te pomówienia i zahaczanie o osoby trzecie. Też to będzie proces, gdzie musimy go wyeliminować. I to też wymaga czasu. Ja i powiem ci tak, oczywiście, wiesz, decyzja podjęta przed konferencją, czyli umawiamy się, że wyłączamy mikrofony, to jest jakby proces. Oczywiście, ale ty siedzisz, czy tam siedzi reżyserka, czy ktoś, kto zarządza tym i jak słyszy to, co mówi... Ale prawda jest taka, że Casio czy jakoś mocno przesadza. No na tle Amadeusza to nic nie zrobił Kasiusz na przykład, nie? Ferrari do Maxia, tak? Do Wiewióra w pewnym momencie. Poza tym, co by o Kasiuszu nie mówić, jak dobrze wiecie, jakoś super za nim nie przepadam i tak dalej. Kasiusz jakby w całej tej swojej postaci, tej kreacji medialnej i tych wystąpieniach publicznych są rzeczy, do których się nigdy nie posunie, nie? Na przykład nigdy nie słyszałem, żeby Albo zresztą no, nie chce mi się teraz wymieniać, jakby czego nie robi, no ale to jakby każda osoba, która ma oczy, jest w stanie to zobaczyć, nie? Każdej, a uważam, że każdy widz uważał, że było za dużo. To było dymogenne, to było mocne, powinien się zbierali ludzie, ale każdy miał delikatny chociaż niesmak i ktoś tam jest z tym mikrofonem. I to nie trzeba, oczywiście decyzyjność i procedury się wyrabiają, ale widzisz, ale klik. Widzisz, zawsze tutaj był Andrzej i Andrzej to pilnował. Ale jak był Andrzej, to nie było mnie, to jest lepszy. Jak teraz ty tego Andrzeja tak nie lubiłeś, a ja na przykład, ja widzę mega mi na przykład mega brakuje Andrzeja, że on właśnie zawsze pilnował, żeby temu tak wyłączyć. Bo tylko Wojtek ma papiery, jak Sylku, mówisz, że brakuje mi Andrzeja, to może być Sylku, że temat Andrzeja, on też nie wiem, czy by sobie życzył, żeby wiesz. Ale ja się o nim pochlebnie wypowiadam, oczywiście. Więc myślę, że to akurat no nie jest problem. No dobra, okej, okay, no ale to tak na ten, na, możemy, no jakby zawodowo możemy, przecież ja nie będę teraz jakoś tam pisał Andrzejowi, czyli uważasz, że takie rzeczy były załatwiane, jak był Andrzej, teraz go brakuje i nie ma kogoś, kto powie tak, kto, kogoś tak? Takiego, że ma idealne wyczucie, że tu już jest granica przekroczona, wyłączamy. On był zawsze stanowczy, nie? Kiedy my siedzimy tak na, wiesz, krześle włodarzy i mamy tutaj mówić teraz o wyłączeniu mikrofonu. Rzeczywiście takie rzeczy lepiej przeprowadzać właśnie od zaplecza. Ja tak jak sobie zauważyłem, że ty na przykład masz spory problem z tym, z decyzyjnością, jeśli chodzi, że nie jesteś taki stanowczy. Myślę, że z podejmowaniem decyzji i przez to też widzą to też zawodnicy i nie szanują cię jako włodarza. Ale uważam, że myślę, że jak jest przekroczona granica, to Wojtek potrafi, ale to już musi myślę, że większość zawodników jednak zaczęła gdzieś tam widzieć to, dostrzegać rzeczywiście, że jestem tym włodarzem, który ma coś więcej do powiedzenia. Zobaczcie, Wardęga podważył delikatnie autorytet Goli. Teraz Gola się będzie tłumaczyć przez 5 minut, że on jest ważny, że ludzie go szanują, że nie daje sobie wchodzić na głowę. Ja myślę, że to jest jego bardzo duży taki... Nie wiem, czy to jest kompleks, czy coś, ale on bardzo nie lubi, jak ktoś... To widzę za każdym razem, jak ktoś podważa jak właśnie jego pozycję.
jego zdanie, jego pracę, to on teraz będzie się przed tym bronił, nie? Jakby od początku. Nie tak jak mówił Fabiański. Nie tak jak mówił Fabiański. Nie, fajnie by było jakby Gola jakieś tutaj, jakieś papiery na to pokazał, nie? Ja dzisiaj rozmawiałem z kolegą właśnie, że nie każdy robił loda, ale nie wszyscy mamy na to papiery. I jednak to też jest proces, który będzie trwał zapewne. I uważam, że na przykład Kasiusz, jakbym mu powiedział, że stary przestań krzyczeć. To ale Kasiusz jest taką osobą, to jest oksymoron. Ja myślę, to nie, że, nie, nie on. Myślę, że Kasiusz jest taką osobą, której się nie da zbriefować. I nie da się. Ciężko byłoby mu nagle Kasiusz mówić, okej, Wojtku, sorry, nie? Jakby nie wyobrażam sobie tego. No tak, ale właśnie o to chodzi, bo wydaje mi się, że gdyby na przykład Rafał wziął mikrofon i powiedział, panowie, ale zasady, jakby, to... I co, jakby Rafał do Kasiusza powiedział też, oczywiście do większości zawodników tak. Rafał jest też bardzo stanowczy, też jakby go zawodnicy bardzo... Teraz pytanie, czy Warnega, biorąc go pod... że a no, może ciebie by nie posłuchał, ale Rafała by posłuchał. Ciekawe, czy Wojtek się złamie i przyzna, czy powie, że Kasiusz mimo wszystko będzie tam obstawał przy swojej pozycji. Powiem bardziej niż nas, bo on jest gdzieś tam bardziej od zaplecza. Prawda jest taka, jakkolwiek wiesz, to zabrzmi, tylko że to, ja to wytłumaczę bardzo szybko. Żaden zawodnik nie powinien występować przeciwko firmie, która mu płaci i przeciwko jakby jego szefom, nie? Bo tam de facto tam jest 4 szefów. Z tym, że oni nie mają tego autorytetu przez to, że spouchwalają się z zawodnikami, co z jednej strony jakby może prowadzić do łatwiejszych negocjacji i tak dalej, do gaszenia jakichś rzeczy, które tam wynikają, no i przez to tracą autorytet, nie? Więc no, zauważcie, że Wojtek i Boxer to są dwie osoby, które najbardziej się spouchwalają z zawodnikami, są też młodsi, to też ma duży wpływ, wiesz, z niektórymi z nich robią jakieś projekty, nie wiem, chodzą na jedzenie i tak dalej, ale nie, że takie, wiesz, oficjalne, bo wiesz, bo też ja też na przykład z Rafałem Pasternakiem byłem na obiedzie, nie, tylko że to było formalne spotkanie bardziej, chociaż powiem, że czasami na jakiejś konferencji, że coś razem zjedliśmy burgera i było bardziej luźno, nie, ale no Rafał czy Krzysztof się nie spółchwalają na tyle z zawodnikami, wiesz, no nie jeżdżą do siebie na urodziny i tak dalej, być może, wiesz, jest jakiś wyjątek i o nim nie wiem i koniec końców, jak Boxer czy Gola coś powie, to jakiś zawodnik, wiesz, no Konopski nie miał problemu powiedzieć, jesteście frajerami, patrząc na gole. Czy Kasiusz wyzywać Boxera, czy ktoś inny, czy Fabiański wyzywać gole? Bo właśnie jest chyba ta różnica, nie? Bo z Krzysztofem i z Rafałem nie jest aż tak bardzo, nie są zatarte te takie relacje szef-pracownik. A poza tym też nie oszukujmy się, influencerzy bardzo często to są ludzie niereformowani pod tym względem, że ludzi uczy pokora w życiu. Czyli jesteś pokorny w szkole, jesteś pokorny w pracy. Influencerzy z założenia, większość z nich nie musi być pokorna. Bo wiesz, bo to federacja do nich przychodzi, bo to reklamodawca do nich przychodzi. Więc oni się spóźniają z terminami, nie przychodzą na godzinę. Dlaczego się nie chce się zrobić? W normalnym życiu to byś nie przyszedł do pracy albo byś powiedział do szefa odpierdol się, to byś już tak nie pracował, nie? I on by miał problem, przez 2 dni, bo musiałby znaleźć kogoś nowego, to byś miał problem przez najbliższe tygodnie, bo nie miałbyś pracy. Działa, jest stanowczo, tak jak mówisz. Też ciężko jest być taką osobą bardzo stanowczą i występować w gołce, wiesz o co chodzi? Na przykład, jak być osobą medialną, co robi YouTube tak. I też nie być no, takim bardzo... Nie no, gołce to samo zło, oczywiście. Nie zgadzam się. Ale możemy o tym porozmawiać. Ale też Sylwek, wiem, że byliście briefowani wielokrotnie, szczególnie Hubert też, ty. No. I Hubert siedział bardzo cicho. On się nie odezwał, mówię, stary, zrób coś. Kiedy Kasiusz krzyczał, ale... no to ja jedyny powiedziałem, że stop. Ale skończmy jeden temat, tak, bo Kasiusz jest innym case'em. Kasiusz jest innym case'em. Kasiusz nie atakuje rodzin. Kasiusz nie atakuje... Ale... Kasiusz drze mordę, dobra. Okay, ale on nie ale atakuje Amadeusz rodzin, nie wchodzi na rodzinę. Ale kiedy Amadeusz? Już naprawdę też powiedzmy, że przesadzał, bo... No wtedy... tak, no nie wyzywa dziewczyn, nie ma jakichś takich ten. W momencie rzeczywiście aż mi było szkoda wywiuda. Bo wiesz, no to nie jest teraz fair, że ty składasz okay. winę na nie. Już, ja już... nie mam możliwości. Ja powiedziałem, ej, nie czepiajmy się rodzin, nie czepiajmy się ale... rodzin. Ja nie mam kliknięcia, że ale obiektywnie ale i tak za mało było zapadać. Nie masz, ale też za mało. Bo niech Wojtek się wypowie, bo ja miałem to samo pytanie, zadałeś jako włodarz, okay, ty jako ocenia. Powiem. A ja bym ciebie chciał zapytać jako prowadzący, jak oceniasz tak, tą konfę, ale niech Wojtek skończy, bo to też jakby z tego punktu. Że obiektywnie sam widziałeś, jak ciężko jest zapanować na tą sytuacją. I jeżeli Amadeusz też był w swoim amoku, też jakby już widać było, że dla niego emocjonalny ładunek jest tak przeogromny, że jak tu byś krzyczał Amadeusz, stop. Nie, no wyłączenie mikrofonu. Tylko i wyłącznie wyłączenie mikrofonu i to jest pewna z procedur, które musimy wprowadzić i to trzeba będzie po prostu stopniowo, jak zawodnik zobaczy, że o, temu wyłączyli, to jest takie, wiesz, upokarzające, no to już będą bardziej na siebie uważali i myślę, że to jest z czasem, przyniesie skutki pozytywne, bo rzeczywiście, no podobna sytuacja była z konfidentami, z
60-kami, gdzie też już te promowanie tych zachowań kryminogennych wśród młodzieży udało się. Wiesz, i to rzeczywiście też było bardzo problematyczne, no a tutaj myślę, że będzie podobny proces. A ty właśnie to samo pytanie, Sylwek, tak serio, jak to oceniasz jako prowadzący? Bo to była bardzo specyficzna konferencja i uważam, że dość przełomowa. Nie chodzi o jubileusz, tylko ona była bardzo mocna. Zdarzyły się rzeczy, w ogóle nawet powrót Kasia, wiesz, którego dawno nie było, więc tak też on wprowadza trochę inną jakość, tak? Inny trash talk. No i to, co zrobił Ferrari, cały ten... Jak ty to oceniasz z punktu widzenia tego, który siedziałeś? Bo ja ci powiem szczerze, siedziałem dokładnie w pierwszym rzędzie i w pewnym momencie to... Właśnie jak Casio się nakręcił i rozkręcił, tam gdzieś ciebie atakował, to wy obaj z Boxdelem, akurat też dzisiaj o tym z nim rozmawiałem, siedzieliście po prostu bladzi jak uczniowie w szkole, nie? Nie uważam tak. I tak to widziałem, jeśli możesz wypowiedzieć, ale też uważam, że za mało reagowałeś. Jeśli chodzi o Casiusza, to ja nie mogłem powiedzieć Casiusz, ciszej, bo to by wyglądało, że go uciszam, bo on atakował mnie. Więc ja wtedy nie mogłem mu na przykład powiedzieć, że wyłączamy ci mikrofon czy coś takiego, bo za głośno krzyczysz albo nie dajesz dyskutować. Jeżeli Casiusz atakuje mnie, to ja robię tak, że sobie słucham i po prostu odpowiadam. Wtedy ewentualnie może to zrobić drugi prowadzący. On, Hubert też uznał, że nie trzeba. Natomiast ja nie uważam, że gdy Casio gadał, to ja siedziałem cicho. Boxdel faktycznie był taki moment, że siedział bardzo cicho, później się nagle rozbudził. Więc różnie to oceniać. No czeka nas jeszcze face to face. No właśnie. To jest moje kolejne pytanie. Jak ty to widzisz? Bo ja uważam, że on was tam zakrzyczy. Jak ty widzisz technicznie prowadzenie tego face to face'a? Bo abstrahując od siły argumentów czy coś, wiesz o czym ja mówię, żebyś zrozumiał, że dla Casio ogólnie chce tak atakować trochę fame, tak? Ja przyszedłem tu wyjaśnić was wszystkich, do Wojtka, tak trochę jest, tak? Oprócz tego, że on walczy z Boxdelem. Ja mam pytanie, dlaczego oni się skupiają na Casiuszu, a kurwa nie rozmawiałem o tym, że Ferrari pocisnął Wiewiórowi po całym życiorysie, a na koniec mu wypierdolił liścia. I Wiewióra pięciu ochroniarzy trzymał od tamtego momentu. To trochę tak należy na Facebook, on tu wrócił, będzie wyjaśniał. I w mojej opinii trochę takie błędne, nie da się tego uniknąć oczywiście. Jest tak, że Boxdel jest włodarzem fame'u i jego przeciwnikiem. I generalnie między nimi transztok jest oczywiście dopuszczalny, nie mają walkę. Ale uważam, że on zacznie też atakować ciebie. Zresztą mówił i też ty zostaniesz wyjaśniony, bo ty jesteś też troszeczkę, masz tutaj fame napisane. Jesteś prowadzącym, jesteś związany, jak on przed to wyjaśniać, obawiam się, że on was obu nie dopuści do głosu i będziecie do niego wygłupki. Jak ja to mam taką samą taktykę jak na konferencji, czyli pozwalam Casiuszowi się wypowiedzieć w pełni. Czyli ty nie powiesz ani słowa, nie Boże. Czyli ty nie powiesz ani słowa. On mi zadaje pytanie, czekam aż to wszystko powie i wtedy ja zaczynam. A gdy on zaczyna wtedy krzyczeć, kiedy ja mówię, no to wtedy, tak jak na konferencji, Casiusz, zadałeś pytanie, daj mi odpowiedź. I on wtedy już był cicho i pozwalał mi się wypowiedzieć. Ja mam pytanie do szalonego reportera. Jak to jest, że kiedyś były pozwy i tak wyzywałeś fame i likowałeś i wszystko ich obrażałeś, a teraz siedzisz z nimi na kanapie? No właśnie, to trzeba ich zapytać, no bo to jakby to jest w drugą stronę, to ja się cieszę. Ja tu nikogo nie przepraszałem, ja sobie wyrażałem swoją opinię, oni się strasznie na to obrażali, ale chyba zmieniło się, no jak to jest, no chyba każdy wie jak to jest. Tutaj to, nie chcemy chyba tego Andrzeja tematu mielić, ale tu chodziło o Andrzeja, że miał coś tam do mnie. Andrzej odszedł, zadzwoniono do mnie, włodarze do mnie zadzwonili, że rozpoczynamy nowy rozdział. Nie przy tej, tylko przy tamtej gali, że Reborn dotyczy również mnie, że kasujemy, oddzielamy wszystko grubą kreską i rozpoczynamy na nowo, więc generalnie jakoś tam wróciłem, ja zacząłem rozmawiać. Ja nigdy nie byłem obrażony, ja po prostu mówiłem swoje, a to wy bardziej się trochę na mnie obraziliście, bo to ze strony fejmu było zablokowanie zawodników, wywieszenie zdjęć w tej to arenie, w której tutaj jesteśmy. Tak, ale to nie było wyrażenie opinii z swojej strony, tylko dobra. A nie było czasami... właśnie coś takiego, że ty gdzieś sugerowałeś, że oni gryzli kable? Dobra, źle to powiedziałem. Znaczy nie, że przygryźli, tylko że coś tam robili te dosowe. Ja wiem, tak, no to dobra, ja też czasami za mocno zetnę. Grube powiedzmy ostrzeżenia z tej strony. Tak, ale chodzi mi, dlaczego widz bym zapytał, jak to jest, że tutaj, no to tak to jest, że jakoś, no nie wiem, wyście pierwszy wyszli z inicjatywą, że jest to Reborn i działamy, a ja przyjąłem to zaproszenie, ja też chętnie na galę przyjadę, zwłaszcza, że mieszkam bardzo blisko stąd. Przyjąłem zaproszenie, żeby uczestniczyć w tym programie, bo to jest dla mnie fajne. Ja też od początku mówiłem, że zgoda buduje i to samo mówiłem a propos was i innych federacji. Od początku, teraz że rodzina. Fajnie jest teraz. To, że Fame się teraz zakolegował i mają takie porozumienie z Cloutem i z Prime'em, to jest biznesowo dobra decyzja dla Fame'u? Tak. Czemu tak? Uważam, że ogólnie tak. Uważam, że tak, bo jest szerszy wachlarz. Wiesz, to uważam, że tak, dlatego tak, że jest szerszy wachlarz zawodników do wymiany. Można bardziej żonglować tymi zestawieniami. Ale to by nie było tak, że jeszcze może jedna, dwie gale i Cloud, gdyby nie współpracował ze Streams Online, to by już ludzie stracili. Ale ty jesteś wredny taki, a może by padł Cloud, a teraz będzie żył i będzie żył Fame. Nie lepiej, jak wszyscy żyją. Ale rozumiem, że już jest zgoda między Federacją a Szalonym, no tak? No tak, chyba od odeszłej. Ja powiem ci, bardzo mi się podobało telefon. Nie wiem, czy mogę, ale chyba Rafał nie ma nic przeciwko, że Rafał zadzwonił i powiedział i tak samo Michał Czyga do mnie zadzwonił i wiesz, co mi
się podobało w tym, że nie było właśnie zwalania na Andrzeja, tylko było powiedziane, dobra, to był jego głos, ale my też jakbyś tak twierdziliśmy, my daliśmy się mu namówić czy nie namówić, obojętne, ale nie było, dobra, no czy to nie było wygna, nie, to była nasza wspólna decyzja i nasza wspólna wina i zresetujmy to. I mi się też to bardzo podobało, że nie było zwalania na kogoś, kogo nie ma i można łatwo zwalić. To było super. Więc chciałbym, Wojtku, ciebie zapytać, jak odbierasz materiał Krzysztofa Stanowskiego i kanału Zero? Tak, bo tutaj zaszła duża miskomunikacja. W ogóle ten temat jest już stary tak jakby abstrakcyjny i tak błahy, ale jak już go tak rozmuchaliśmy, powiedzmy, bo też film Krzysztofa Stanowskiego dotyczył się naszego odcinka Goats i wariografu, który zrobiliśmy podczas nagrań. I wiesz, my nie jesteśmy profesjonalistami, my się nie znamy na tym. My chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej rzetelne. No tak, tylko że wziąłeś zioma, który się powinien na tym znać, tak? Ja chciałem coś... To nie jest tak, że Wardenga na AliExpress zamówił wariograf i mówi, dobra, spróbujmy. Tylko był tam jakiś ziomek, który teoretycznie się powinien na tym znać, tak? Wyjaśnić, powiedzmy. Chciałem, żeby to było jak najlepiej przeprowadzone. I tak było, w naszym mniemaniu. Pan, który ten wariograf przeprowadzał, też chciał, żeby to był jak najbardziej dobry test. Natomiast wiesz, te lampki nasze, kamery i tak dalej, no to mogły, tak jak pan Stanowski powiedział, mogło to spowodować, że materiał może wyjść niewiarygodny. Dokładnie, ale niewiarygodny. Ale ty zrobiłeś podobno kolejny wariograf. Ja ci powiem na przykład moje takie szczere zdanie, nie? Zobacz, na przykład reportery nazywają szalony szczur? Wszystko. Czy coś takiego. Może i on być. Nie idzie na wariograf, żeby udowodnić, Przez 3 lata nie chciałem, ale jakby stwierdziliśmy, no, dobra. To jest ten case Barbary Streisand, kiedy chcesz, żeby ktoś nie mówił, to jeszcze bardziej lawina. Ja sobie zdaję sprawę z tego. Najgorzej, co może być. Tak, ja ale jak już o teraz... tym zrobił Stano, to w ogóle wyszło jeszcze za naszą bańkę, bo to się mieliło w naszej. Zdaję sobie sprawę. Idziesz teraz, powiedział o tym dzisiaj Bogzel u mnie, zapraszam jutro do mnie na kanał, gdzie jest rozmowa z Michałem Baronem Bogzelem, ale powiedział o tym Michał, że teraz jak pójdziesz na premierę jakiegoś filmu i będzie stał Pudelek, który nie wiedział o tym, to pierwsze to badanie drugie, które mam i tutaj apeluję do wszystkich mediów. Ale komu ty to udowadniasz? Ale ja już teraz żartem mówię. Ale to już jest żartem. Ale już jest to ma znaczenie? Jak nie. Ja bym ktoś mnie spytał, to bym powiedział, stary, to. Mamy 20-stolicowy dokument podpisany. A inaczej, złego, gdybyś był? Czy ci twój sposób to dyskryminuje? Ty udowadniasz, jak nie był trendowatym. Ja nie jestem biseksem. Ale zobacz, ale jeżeli to? Na przykład byś był powiedzmy homoseksualny, nie miał swojej preferencji. No. I każdy ci by mówił, stary, ty jesteś z tym facetem, ty nie możesz być z tym facetem, jesteś z nim dla pieniędzy, bo ty masz stary, dziewczyny ci się nie podobają. Dobra, tak, ale zobacz, tak. Jest internet, trzeba mieć dystans. Właśnie mi się wydaje, ale dobrze, że za bardzo to już... Trzeba było powiedzieć, to wy macie problem, a czego wy mnie pytacie o moje preferencje, podobał wam się? I już koniec zamówienia, wiesz. A ja was pytam, koniec tematu, ja teraz dlatego was pytam. Dlatego teraz, jak już mam ten właśnie drugi... Co ten bisek spali? Nic nie zrozumiałem. Jako gołci, czyli przyczyna nieszczęść wszelakich ostatnio was wszystkich. Oprócz podtapiania kobiet, mieliście również plan robić całą serię wariografem. I co teraz, jak... Nie, poczekaj. Kupisz wariograf. Zwrócili się na mnie. Żeby youtuberów podpinać i robić zajebisty kontent. Ale mieliście taki. Nie mieliśmy takiego planu. Ale ktoś tam się mieli. Nie, ludzie po prostu mówili, o, to może być fajna seria. To ludzie nasunęli coś takiego. Natomiast to wcale nie blokuje. Materiał Stanowskiego pokazał, że po prostu... Ja wczoraj to na streamie poruszałem, że wystarczy zrobić faktycznie dobre pomieszczenie, tylko że problemem według mnie jest to, że 4 godziny, 4 pytania. Myślę, że trzeba już iść dalej, bo ten temat jest przemielony. Ja już ten temat odcinał całkowicie i kończę go całkowicie. Mam dokument od biegłego studiowego. Właśnie nic dolego, że to odcinam całkowicie. Jestem czy nie jestem? Właśnie tak jest, nie? Wojtek od razu, jak Wardenga tutaj powiedział, że trzeba podpinać youtuberów, no to zobacz, to Gola się ucieszy. W dupę, tak byś powiedział. A nie mam dokument, ale ja mam, ludzie znowu. Wojtek jest chyba jedynym facetem w tym kraju, który ma dokumenty na to, że jest hetero. I że jest mężczyzną, i że jest hetero, i że nie robił lachy. Nie wiem, co mówiliście o mnie, ale widziałem czat i widzę, co piszą na internecie ludzie, bo świeżo wyszedłem z treningu jakieś 15 minut temu. Chyba nie gadaliśmy, Okej, więc ja mam pytanie do Szalonego, ponieważ obejrzałem wczorajszy jego materiał i on powiedział, że Wiewiór mnie lekko szturchnął, a ja go mocno. I ja tu nie chcę dzisiaj nawiązywać absolutnie do dziewczyny Wiewióra, jednak mam do niego pytanie. Jak by się poczuł, gdyby przyszedł na konferencję jakiś ćpun pokroju Wiewióra i powiedział, że zdradza swoją żonę? Nie, no to... Jak wyglądałyby jego relacje w rodzinie i tak dalej? Oczywiście, że tu masz rację i wiesz co, Amadi, ja tu może, wiesz co, ja żeby to zachować gradację powiedziałem, że ten lekka, ty mocniej, bo nie uważam... Powiedzenie komuś, że zdradza, czy tak było, czy tak, nie w ogóle publicznie, jak nie gadanie. Okres pomagał
Doli jedną rękę. Ja uważam po prostu, że poszedłeś mocniej i za mocno, ale nie, że tam to było słabe, bo tego też nie powinien zrobić i to też mówiłem Amadi w programie. Tylko ja mu powiedziałem jeszcze jedno. Jeżeli uważasz, że się nie dotyka rodziny, a on ci dotknął, ja bym właśnie mu nie dotknął. Wiesz, o co chodzi? Ja bym powiedział, słuchaj, kurwa, jesteś taki i taki i taki, bo tego się nie robi i żyj z tym, kurwa. Wiesz, o co chodzi? Ja bym tak zrobił, ale wcale nie szturchnął cię lekko, tu masz rację. Źle użyłem. Dobra, ale Mateusz, bo to tak szczerze to wychodzisz na ciężkiego hipokrytę, bo nawet trzy ruchy zacząłeś odziedziczać po postaci scenicznej Jacka Murańskiego, który, jak dobrze wiemy, nie ma problemu chodzić i mówić na cudze rodziny, bo tu już nawet nie chodzi o moją, bo jak matkę tańculi beształ razem z synem swego czasu, to jakby też było spoko, tak? Więc no, ja nie rozumiem tej podwójnej moralności, bo albo jesteś moralny i sobie, wiesz, nie popierasz tego typu zachowań, no ale nie może być dla ciebie największym autorytetem w internecie ktoś, kto w sumie na tym się wybił, nie? Trudne słowa. Okej, okay, ale zmierzam do tego, ja nie oczywiście wiadomo, nie atakuję ciebie, że zdradzasz czy coś, tylko jak wyglądałyby później twoje relacje z partnerką, jak wyglądałyby relacje twojej partnerki ze znajomymi, bo wszyscy by ją pytali, jak wyglądałoby twoje dziecko, a tak, ja z tamtą kobietą mam dziecko i ja sobie nie życzę, żeby jakiś z Federacji Fame wychodził przed kamerę i opowiadał sobie takie rzeczy tylko dlatego, że sam jest nikim i to nieproszony. Nic do niego nie miałem, nic mu nie robiłem złego i chciał mi wbić szpikulec i zepsuć moje relacje rodzinne. Jak myślisz, jak wyglądałoby po tym, gdyby cały internet tak zaczął robić swoje relacje z partnerką? Amadis, chętnie ci odpowiem, bo ponieważ dokładnie taką sytuację miałem. Jak puściłeś film, to tam było też fragment o mnie. Ja go później tam wytłumaczyłem, Marek też go wytłumaczył i ja też. I powiem ci więcej, wytłumaczyłem go swojej żonie, czyli dałem na głośne, zadzwoniłem do Arka i oni wytłumaczyli mojej żonie. Ona nie miała już tym problemu, zrozumiała, że po prostu to zostało, nie chcę mi się teraz gadać, ale z nią załatwiłem, ale to co mówisz, ale ona ile dostała wiadomości na DM-a, bo to, że ona wie, że jej nie zdradziłem i wie, że to było jakby przeinaczone, nie przez ciebie, tylko po prostu tam ktoś tego źle użył, ona to wie, ja to wiem, ale faktycznie masz rację, że wtedy cały świat tego nie wie i ona dostaje DM-y i ludzie szepczą za jej plecami, że zdradza. Tu masz świętą rację, miałem taką rację, sytuację i to mego psuje relacje. Zaatakował moją rodzinę, prawda? Tak. Więc ja bym chciał tylko też do reszty tam powiedzieć, wiesz, ja nic nie mam ani do twojej żony, ani do Wojtka kobiety, czy do Wardęgi, ale też jakby się poczuła Sofii, gdyby wyszedł jakiś i gadał publicznie takie rzeczy, jakby się poczuła Monika, Sylwestra. Na pewno nie byliby szczęśliwi. Ja sobie nie życzę, żeby po prostu jakiś przychodził i takie rzeczy mówił. A już to, co ja mu odpowiedziałem, jest tylko i wyłącznie smutną prawdą, ale jeśli ktoś ma mnie karać, spoko, mnie nie bolą kary. Jeśli ktoś chce mnie uciszać, ja za swoją rodzinę wskoczę w ogień i nie będzie tak, że ktokolwiek na tym świecie, kto dotknie mojej rodziny, będzie później ktokolwiek inny potrafił mnie uciszyć. Ja za swoją rodzinę jestem w stanie zginąć, jestem w stanie oddać życie, ja sobie tego nie życzę, więc jeśli ustalicie takie zasady, to spoko. A co do ojca Wiewióra, przepraszam bardzo, ale ojciec Wiewióra, ja go nigdy nie zaczepiłem, obrażał mnie w wielu wywiadach i dodatkowo grozi mi, że mi zetnie mieczem łeb w lesie. Dobrze, a ja mam pytanie jedno, bo widziałem dzisiaj taki materiał po internecie, że wy się jeszcze chyba złapaliście po konferencji, że uderzyłeś Wiewióra, że on leżał na ziemi, tam go ochrona przewróciła i jeszcze chyba twój tata podbiegał do niego. To o co tam poszło jeszcze? I po co to wszystko? No, jest wszystko na materiale, możecie obejrzeć, to się chyba nazywa, no jest na kanale Świeże Fame MMA Backstage. No co, jakiś chłopak coś tam mi ubliżył, nie wiem, czy to od Wiewióra, czy od kogo. Ja za nim szedłem, a nie zauważyłem Wiewióra obok i nagle Wiewiór mnie oblał wodą, no to dostał za to w łeb. I tyle, tak w skrócie. No i tyle chciałem wypowiedzieć się także do wszystkich ludzi, którzy tak się bronią biednego na Maksia, to nie zaczepia się ludzi, którzy mają dzieci, nie zaczepia się cudzych rodzin, bo sami wiecie, że nie chcielibyście, żeby przyszedł jakiś i pomawiał wasze rodziny. Także tyle z mojej strony, a to, co ja powiedziałem, to była prawda, jeśli dla niektórych bolesna, to trudno. Jeszcze z Jackiem na ten temat porozmawiać. No dobrze, przejdźmy, moi drodzy, w końcu do tej karty walk. I teraz, Wojtku, do ciebie pytanie, bo ja tu dostałem dzisiaj rozpiskę i że na otwartej transmisji jednak nie będzie tych dwóch pierwszych turniejowych walk, tylko coś innego? Nie, tak jest, nie będzie. Nie. Ja tutaj mam, że na otwartej transmisji będzie, i chciałbym właśnie tak po kolei przelecieć tą kartę walk, Wronek kontra Tomek Olejnik. Zgadza się, tak? Tak. No dobrze, i co wy... Olejnik z main eventu, na open card. Panowie, sądzicie o tej walce? No ja uważam, że ty powinieneś walczyć z Olejnikiem, bo obiecałeś, a nie walczysz, to o niej sądzę. Cały czas gadałeś i ja naprawdę, mi cię było szkoda w tej bitej śmietance, serio ci kibicowałem, bo ty tak chciałeś wygrać. Ale bita cały śmietanka... czas gadasz, że nie chodzi o pieniądze, tylko o jedno zwycięstwo. Wlekłeś Olejnika do federacji, dałeś mu drugie życie, dałeś mu walkę wieczoru, jakby dzięki tobie to miał i mówiłeś, że chcesz i chciałbyś z nim sam i kiedy on chce z tobą walczyć sam, to dla ciebie zaczynały być ważne pieniądze. Nie. Powiedziałeś, że za mało kasy. Nie, posłuchaj, powiedziałeś
powiedziałem, że jeżeli dostanę podobną wypłatę, co... Czyli chodzi poczek, o kasę, ale, poczek, o... ale daj dokończyć, ale da. Okay? Powiedziałem, że jeżeli będą takie pieniądze jak za poprzednią walkę, to rozważę tą walkę na 21. Natomiast na 20 nie zawalczę, bo po pierwsze i ze zdrowiem nie tak, aha, po drugie gołci i przede wszystkim bita śmietanka mi coś uświadomiła, że chłopak, który w ogóle nie trenował, mnie najebał. Mhm. Więc to znaczy, że jeżeli ja chcę naprawdę udowodnić sam sobie, to ja muszę naprawdę okay. potrenować okay. i zdobyć kondycję okay. i naprawić zdrowie i wtedy, kiedy będę czuł, że dam radę, wtedy dopiero wy. Bo... Ja tutaj chyba bym jednak obstawił Wronka. Widziałem, jak się rusza i wydaje mi się... Ja bym też postawił na Wronka, tylko problem był taki, że jak podszedł do niego dwie głowy, kurwa, wyższy olejnik, to Wronek się speszył i nie wiem, co mam o tym myśleć. Że może zaskoczyć. Młody chłopak energiczny, a ja jednak też do mnie dociera, że wiek jest ważny. Tak jak ty wczoraj napisałeś, oj, że tam, oj, tam. Tutaj zdrowotne wiek problemy. To tylko cyfra. Nie, jednak nie do końca. Nie. Ja nie znam w ogóle Wronka, więc nie chcę się to wypowiadać. Znam olejnika, do mnie go obstawił, ale to jest takie obstawianie, wiesz, just like that. Kolejna walka, która też podobno ma być na tej otwartej transmisji, to, o ile tutaj nie zostałem wprowadzony w błąd, Vampir kontra Stormin. Tak, tak. I uważacie, że to jest dobre, że dawać tak mocną walkę, bo to jednak dwóch uważamy, zawodowców. Że dobre jest dać ostatnio to było chyba tak. walkę to samo na początek, żeby ludzie zaczęli, że to będą też dobre walki. A właśnie, jak jest... wpłynęło to, jak walczył Wrzosek z Zadymą? Czy dobrze wpłynęło na sprzedaż pay-per-view? Myślę, że dobrze. Okay. Myślę, że dobrze i też jakby ten, myślę, że ważny jest początek i koniec gali. Jak dasz dwie walki... I dobry był koniec gali są... ostatniej? Wiesz, no co mega, powiedzieć. No mega. Właśnie widzisz. Gala była zajebista i bardzo dobrze wspominam. Dlatego chcemy też dać fajną walkę freakową. Tak jak olejnik z Wronkiem, no to będzie bardzo duży freak, a potem fajna walka sportowa. I to ja powiedzą, o, to będzie dobra gala, bo całe stawienie jeszcze turniej, kurde. To jest mocna gala. Właśnie. Ja uważam, że tak. Najmocniejsza gala. Ale przechodzimy do turniejowej. Pierwsza walka Ferrari Krycha. I tutaj na przykład ja uważam, że no jednak Ferrari teraz jest w sztosie. Trenuje ciężko i Krycha to jest nieprzewidywalny zawodnik. Ja uważam, zawodnik. Że jest niedoceniony. Że jest niedoceniony? Bardzo niedoceniony. Z tego względu, że Krycha cały czas trenuje. Mówimy, cały jest czas. Piękny. No od dłuższego czasu jest w treningu. No i stary, no on stwierdzi, że ma naprawdę rozplanowane techniki na każdego. Wiadomo, to jest walka. Nie wiadomo, co się wydarzy, ale ciężko przewidzieć. Ale ktoś powiedział, że Krycha jest. No dobrze, ale na przykład dla was, nie uważasz, że jeżeli by wygrał Krycha, to że dużo ludzi by miało takie, o, to znaczy, już nie no, będzie Ferrari. Marzą, żeby został się na przykład Amadeusz w finale z Polakiem. Mhm. To wiadomo, no. Ale i tak uważam, że zestawienia, jakie są wybrane tutaj, są najlepszymi możliwymi stary. Z tego względu, że nie wiem, na przykład Dawid z Filipkiem, no to jest super pada, bo oni gdzieś tam według mnie są mocnymi underdogami tego turnieju. Fajnie, że zawalczą razem. Na przykład Wiewiór, który walczy też z Sęculą, no to jest mocna ostatni, walka. Nie? Potem nie fajnie, że formule. Polak się nie spotkał od razu z Amadeuszem, jeżeli by, to w ogóle dojdzie do tej walki. Mm-hmm. Te emocje są takie większe. Nie? A ja uważam, że przedwczesny finał jest Józef Polak. Jeszcze raz? Przedwczesny finał. Musimy... Uważasz, że to byłby finał? Tak, ja uważam dlatego, że bardzo akurat Józefa bardzo premiuje formuła, wiesz, że K1, bo uważam, że MMA w ogóle mu nie brał pod uwagę, a zasięg... Czy uważasz, że Józef jest... Ma... Ja uważam, że Józefa faworyta tego turnieju. Tak, okay. Tak uważam po prostu, bo to jest K1. On ma potężny zasięg, jest strasznie chaotyczny, nieprzewidywalny, plus, że on wjeżdża mocno na początku, bo on tak ma, on nie jest akuracyjnie, a to będzie premiowane, uważam, w turnieju, bo jak szybko wjedzie i go wykończy, będzie miał więcej siły. Zawodnicy typu Arek Tańcula, Wiewiór, bardziej na punkty, bardziej, wiesz, to rozgrywają to i jak przewalczysz 5 minut, to masz trochę mniej siły niż jak ktoś wjedzie i ma, wiesz, 4 zaoszczędził. Ja uważam, że to wszystko premiuje trochę Józefa. Ja myślę, że nie jest faworytem tego turnieju. Ja, dla mnie, nie, ja mówię, że ale, w mojej opinii. To może nie każdy poda faworyta i lecimy dalej. Ja nie wiem, bo szalony reporter mówi, że faworytem jest Józef, bo on szybko będzie walki kończył. Podejrzewam, że taki Polak to ostatnią rzecz, którą zrobi, to da się skończyć w minutę. Z całym szacunkiem do Filipka, ale myślę, że przez to, że Dawid Malczyński trafił na Filipka, jest potężna dysproporcja zasięgowa, jeśli chodzi o zasięg dłoni, nóg i tak dalej. Go to premiuje, bo tu widzę, że kurwa, Filipek jest kurwa twardy, zbity i tak dalej, ale no, ja muszę kurwa, ja nie wiem, chociaż już nie będzie żadnych treningów, ale napiszę zaraz do Krystiana i się zapytam, jak to wygląda, bo ja myślę, że jeśli Dawid będzie w takiej formie, jak był tam na Pączka, czy potem na Hejtera i przedłużenie formy, to on zmiecie ten turniej. Za coś powie, o, ostatnio przegrał z Saszą i tak dalej. No bo kurwa miał operację, pół roku nie trenował, tydzień przed walką się dowiedział, że jest walka, a tamten jak pojebany za
Dalał półtora roku. Ten Sasza tamtego dnia by większość osób wyrzucił z tego oktagonu. Tutaj też jakoś dużo treningów nie było, bo oni chyba od grudnia trenują. 2 miesiące, no i 2 miesiące to już coś, nie? Ale jakby był w takim sztosie, jak wtedy przez 6 miesięcy sumiennie chodził i zapierdalał, to by wywiózł ten turniej, nie? Więc ja myślę, że analogicznie Krycha, bo wiesz, Krycha może nie jest medialny, ale to, co mówi Wojtek, jest jakby bardzo przydatne pod tym względem, że oni siedzą rzeczywiście na sali i zapierdalają, nie? Nie pokazują się w mediach, nie widujesz ich na imprezach, zapominasz, że w ogóle ktoś taki jest, a tu się okazuje, że chłop 2 lata na sali dzień w dzień siedział od rana do wieczora. Tylko z drugiej strony do Amadeusza chyba jeszcze nikt nie ugasił, nie? Więc tam raczej tak będzie pięknie. Ja myślę ogólnie tak, że największym faworytem po pierwszej rundzie będzie osoba, która najszybciej sobie poradzi z tym, bo reszta będzie miała jakieś mikrourazy, obrzęki, kurwa. Pod okiem. Ja uważam, że Bratan może być groźny i chyba właśnie najgroźniejszy w pierwszej rundzie. I to by była ogromna niespodzianka, gdyby Polak wyleciał z turnieju. Ale druga walka turniejowa to będzie Wiewiór i Tańcula. I wygrany tego pojedynku zawalczy z Ferrarim albo Krychą. I tutaj mam do ciebie pytanie. To się ładnie ułożyło. Już poruszyliśmy temat Arka. Ja na przykład zauważyłem w nim ostatnio taki ogromny smutek. Właśnie nie wiem, czy to nie wpłynie na jego... Ja się właśnie obawiam. Nie wiem, czy to jest spowodowane robieniem wagi, czy czym. Może ja uważam, że po prostu tym hajtem, który ma, no. On od momentu, ja mówię, jego kariera po prostu była, jeszcze chodzi o fame, nie o piosenki może i takie inne rzeczy, ale cały czas w górę, po Murańskich w ogóle był jak Piłsudski, może wjechał na białym koniu. I później, ja uważam, że szczytowym momentem kariery Arka było ogłoszenie przez was go z Diablo, Włodarczykiem. Nie wiem, myślałem, kurwa, że szalony reporter w dniu dzisiejszym ma jaja w spodniach, a on sobie przyszedł, kurwa, popierdolić z kolegami. Czyli ogłoszenie, on miał tą walkę wieczoru, miał z fajnym gościem, miał z legendą sportu, nie można lepiej po prostu, bez jakiegoś strasznego bifu, disowania się na konferencjach, nie można sobie lepiej wymarzyć, tak? A on nie przestaje marzyć, jak wiadomo. I rozumiesz, jest to i nagle, i od tego momentu jest totalna zamiana. Zamieniliście na Ferreriego z pewnych względów i wychodzą screeny, wychodzi to i jest po prostu od tamtej pory, jest tak, każdy donosi od tych screenów, Natan się trochę przyłączył do tego, każdy mu te screeny wywleka, dołączył się teraz Casio do tego wszystkiego. No po prostu tragedia, no plus ci goście. Ja uważam, że dlatego, że on też nie jest przyzwyczajony. On zawsze był odbierany jako ten grzeczny, dobry chłopak i może nie zawsze ciekawy, może trochę nudnawy, ale zawsze ten dobry. I on ma teraz straszną jazdę i uważam, że on sobie z tym nie radzi i dlatego też obawiam się jego dyspozycji w tym turnieju. Chociaż mu kibicuję, ale uważam, że tam jest, wiesz, no ciężko z tą psychiką. Ciężko, każdemu by było ciężko. Kolejna walka, która nam została do przegadania turniejowa, no to Malczyński i Filipek. Ty jesteś zadowolony z tego losowania. Tak, bo uważam, że oczywiście tam chłopaków, to nie wiem też jakby nic rzeczy, ale pod względem umiejętności uważam, że Dawid oczywiście, wiesz, to jest klucz, były mistrz. On miał dużą przerwę w walkach, z tego co wiem, długo nie trenował, więc się rzeczy. Nasi zawodnicy już pozostali, mieli teraz kilka walk, są w treningu, no a Dawid miał tą przerwę, więc będzie mu tak, wiesz, wraca po czasie. Zobaczymy, w jakiej będzie w dyspozycji. No a jeżeli chodzi o Filipka, no to wiesz, przegrał chyba z Amadeuszem i jeszcze, nie wiem, czy z kimś jeszcze z turnieju walczył. No sam fakt, już przegrany z Amadeuszem też. Nie chcę mi się tam słuchać. Jakby na niego się trafił, no to będzie ciężej mu. Ale uważacie, że ktoś z tej dwójki może faktycznie powalczyć o zwycięstwo w turnieju? Nie, ale trzymam kciuki za wszystkim, może się... Nie, no ja... To jest to wyrównane, wiesz, jeżeli zadajesz pytanie zarynkowe, czy tak, no to powiem nie, ale też dopuszczam to, wiesz, tam myślę, że nie jakby miał obstawiać jakby pieniądze czarne, czerwone, ale uważam, że ten turniej jest tak rozstawiony, że tam jednak każdy ma szansę. Równie dobrze, i tam nikt nie ma takiego topowego underdoga. U moim zdaniem najbardziej jest Filipek, ale nie dlatego umiejętności ani nic, tylko że jest z takiej budowy, on jest najdrobniejszy, najmniejszy i tu te warunki fizyczne bardzo premiują K1, tak? K1 premiuje warunki fizyczne, ponieważ wiesz, ma to możesz wyrównać, tak? Wzrost mówię, nie masę, ale wzrost. Jeżeli wywrócisz i jesteś technicznie dobry, jest okej. Ale przy K1 jednak zasięg rąk i nóg jest zdecydowanie... Ej, dobra, ogólnie wydaje mi się, że Fame powinien zrobić taki lepszy turniej z tego, co zrobił Prime, tylko nie dwójkami, tylko każdy solo. I wziąć kurwa 8 lamusów w wadze 70 kg i niech się napierdalają o 3 miliony złotych, nie? I ja bym kurwa wziął udział. Ja bym ich ogólnie rozjebał i tak dalej, tylko że problem jaki jest, to jest taki, że ja nie wiem, co ja miałbym zrobić, żeby ważyć 70 kg na nowo. Chyba musiałbym sobie... A nie kluczowy. I Filipek go ma najmniejszy i tylko i wyłącznie dlatego. Walka kobiet. Ale nie, to oni właśnie muszą tam dać jakiś, wiesz, Wardęgę i jakichś takich innych falamusów, nie? Jak ja. Wiesz, że Wardęga, ja i wiesz, i jakichś takich innych co się bić nie potrafią. I nie mówię, że wejdzie Kuba Nowaczkiewicz, wiesz, pa. Wiesz, o co chodzi, no. O, właśnie. Czy będą kary? Czy będą kary za tą konferencję? Będą kary. Widzimy wnioski, już po gali będą kary, także tak tego nie zostawimy. A tak jak mówiłem już od kolejnej gali, będą zapisy w umowie. Tak samo chcemy, jak
poradziliśmy sobie z zachowaniami kryminogennymi. Ja też siedziałem i szczerze mówiąc już było za mocno, nie? Jakby... Zobacz, nawet Amadi, który tutaj zadzwonił jeszcze jakby piewcą tego, że ma rację i powinien to zrobić, powiedział, że on się dostosuje, jeżeli będzie trzeba. Zapisów, więc ja uważam, że to utnie i wiesz, to nie zawodnik nie decyduje, co szczerze, powinien. Będziemy bardzo nie. mocno to, będziemy bardzo mocno egzekwować. Respektowali to, egzekwowali. Mam nadzieję, że zawodnicy znaczy, też to myślę, że to nam się uda, gdyby kary były wysokie. Bo jeżeli na przykład zawodnik zarabia 700 tysięcy za walkę, a dostanie 10 tysięcy kary, no to jest takie... Rozumiem to, ale wiesz, każdy pieniądz... Nie, to musi być duże, to musi być jedna czwarta, to musi być duże i myślę, że procentowo może też dopasować. Czy jak ktoś tam pójdzie za dwie dychy, będzie mi mamę wyzywał za 1000 zł, to jakby spoko, nie? A jak tak u mamy wyzywam, to 7 dych płacę, wiesz o co chodzi. Powinno być tak, nie umiesz się zachować, płacisz 50 tysięcy, ale jak 20 zrałem, to nie wyzywaj, nie? Nie, bo to jest na zasadzie mandaty po wynagrodzeniu. Ty pracuje na czarno, nie ma nic na siebie, zapłacić 100 zł. A mi zabiorą 20% miesięcznego wynagrodzenia i zapłacę 500 tysięcy złotych. Za przejechanie na czerwonym. No chyba was p***ało. O przyznałem się ile zarabiam, ja p***ole. Ale nie będzie żadnych kar! 20 kilka gala, oni dopiero teraz o karach myślą. Ja nie kary k***a będą. Nikt kary nigdy nie dostał, ty mi będziesz p***olić jakieś kary. Nie będzie kary. Pogrożą palcem k***a, że się nie mówi o dziewczynach i to tyle. Poza tym masz w kontrakcie działanie na szkodę spółki. Podpinasz coś takiego pod działanie na szkodę spółki i k***a i robisz z tego karę, więc nie wiem. Jakie pierdolenie to jest. Walka dziewczyn. Murcik kontra Paulina Kozłowska. Rękawice bokserskie. Czyli tak. Rozumiem, że walczą w K1, ale tak, w tych dużych rękawica. Takich... Tylko jeden, okay. Prawdziwy. No, zajebiste. Ale co, wyobrażasz sobie małych? Jakby uważam, że to i tak jest walka, gdzie duże rękawice. Wiesz, Paulina nie ma takiego doświadczenia. Ale to ty... będzie... Wojtku, kochany, te dziewczyny siły nie mają. Ważą 40 kilo. W tej małej rękawiczce one nie są w stanie sobie krzywdy zrobić. A co dopiero w tej dużej. Ta duża kurwa 14, czy w jakich oni się nabili, jak też one jest... Większa rękawica niż głowa Pauliny. No mózg na pewno, ale głowa też. Wy o karach piszecie, a oni jeszcze za to dodatki dostają XD. To jest prawda. Są zawodnicy w federacjach freakfightowych, którzy w zależności od tego, ile osób pomówią i wyzywają, dostają bonusy. Ja tutaj uważam jednak, że mimo mojej całej sympatii do Pauliny, bo ja Paulinę cenię, bo to jest jedyna dziewczyna, która nie mówi, że mężczyzna zaczyna się od 1,80 m, okay. Więc od razu... Mówicie, że jesteś zadbany. Okej. Okay. Mówicie, że jesteś zadbany. No tak nie powiedziałem, ale sobie to sam... jakby dołożyłem. Tak. Jednak uważam, że tutaj Murcik, że jest dłużej trenuje i chyba będzie miał nawet mocniejszą. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że Murcik się przygotowywała i od dłuższego czasu. Jest na pewno ten staż treningowy jest dużo większy. O, no właśnie, więc... na konferencji powiedziała, że Aga Grzelak miała być jej przeciwniczką. Powiedziała Marta to na konferencji. Powiedziała to na konferencji. I to uważam, byłoby dla was sięgnięcie do dużego zasięgowego twórcy, ale z zupełnie innej bańki, bo podejrzewam, nawet nawet widzowie freakfightów mogą mnie kojarzyć. No właśnie, Agi Grzelak. No to jest taka youtuberka, chyba ma ponad 1 000 000 subskrypcji i robi właśnie w branży beauty, w branży chyba dużo też podróżuje. Ja uważam, że tak, zdecydowanie byłby to nowy target. Ale czy ona zobaczy, czy definitywnie już jakby... No trzeba zapytać Agi, no mam nadzieję, że kiedyś ją zobaczymy, byłoby fajnie. Myślę, że ona jest bardzo dużym twórcą. One się biją w małych rękawicach. Tak, tutaj też dostałem na słuchawkę, to czemu ja mam wpisane, że... Bo to tam Bond jest. Aha. Facet brak Andrzeja, to jest dramat. Chcę powiedzieć, że tak, małe rękawice, więc tym bardziej ta walka będzie atrakcyjna. Nie no, w kurde mnie zawiódł szalony reporter. Ja myślałem, że tutaj kurwa jakby zahaczy chociaż o to, co się mówi w ostatnich dniach w internecie, a oni dole o jakiś Murcik i Paulinie Kozłowskiej, których kurwa nikt... Kogo to kurwa interesuje, ty? Ty równie dobrze, kurwa, równie dobrze mógłby się tam bić, Leoś, kurwa, z Zyniem. Jakby, kurwa, to jest tak samo interesujące. W freak fightach. Tak, to, no widzisz, widocznie po prostu... Nawet w sumie, gdy były walki już nawet zawodowe dziewczyny, tak powiedzmy, że wiesz... No, nie no, tam się zdarzają. Ale tak, ale u nas walczyła na przykład... Ewa Podolska, tak? Na przykład, czy walczy wiele innych dziewczyn, które są utytułowane bardzo dobrze. Mają, wiesz, Mistrzostwo Świata na przykład. I one też nie nokautowały, nawet walcząc z Frykiem. I to jest takie... Karta wal. Ciekawe. Bardzo ciekawa walka. Natan Szatan Marcoń kontra Piotr Szeliga. Boks, małe rękawice, ale to jest walka. I to teraz jest ma taki też... pseudonim, bo on ma wiele tych swoich... Tak. Jak... Ciekawa walka. Jak Wojtek Wariograf. Mosty Freak. Tak, to jest prawdziwie freakowa walka, zawiązana jedna ręka i ja jestem mega ciekawy tej walki. Ale oni walczą na normalnej powierzchni, czyli w oktagonie. Tak, to nie jest okej. Okay. Więc jestem... wystarczy udogodnień jakby. Tak, jestem właśnie ciekawy, jak... No Piotr jest jednak zrywny, ale Natan podobno ma jakiś plan, natomiast nie wiem, gdzie on trenuje. Na pewno nie u Mirka. To jak ty to
Kurwa, ten, jak ty to śledzisz? Nathan trenuje z Zadymu. Jest to, będzie ciekawa walka, ale to każdy sobie myśli, ja też nie wiedziałem na początku, jak to będzie, że on nie będzie mógł nią uderzać, nie? Na przykład, a to by... No nie, to jest w ogóle klejoną do... No właśnie, znaczy, do takim krótkim, pas. Ja wiem, bo ja wiem, jak to się robi, ale generalnie to jest że tak, to, że... tak ten? Nie, no tak prowadzają w pewnych instytucjach ludzi. Okej. Ale, bo to jest ten pas i ta odległość, ale wiesz co, ale to jest totalny game changer, jeżeli chodzi o balans, o poruszanie się, o blokowanie, bo... Nawet jest tą ręką siła, robisz sobie przeciwwagę, wiesz, jak gdzieś, wiesz, o co chodzi tu. Ja uważam, że Szeliemu to będzie bardziej przeszkadzać niż wszyscy myślicie, bo przez miesiąc się nie nauczy pewnych nawyków. On to na treningu robi, ale uważam, że wiecie, jak jest w walce, że to jest, totalnie zapominasz, tak jakby to jest instynkt i on inna naprawdę będzie myślał, też, że tą rękę ma, jak gdzieś będzie zadawał i ona ten blok mu będzie zdziwił jego organizm i odruchy, wiesz, że nie będzie mógł sobie zrobić, jak tą zadaje, gdzieś tam dać tą do tyłu. Zasłoni się nawet nie, tylko samo poruszanie, balans, chodzenie na nogach, to ci naprawdę nie, dużo sprawia. Nie, zasłoni się też jest ciężko, bo ja próbowałem. Ja to wiem, ale mówię, zasłonić się to jest pierwsze, kto każe mu przychodzi do głowy, a ja mówię, że to jest dużo dalej. Że to jest, wiesz, przy chodzeniu tak ręka by ci dziwnie przy tego, on będzie musiał tam biegać, ganiać. Ale wyobraź sobie sytuację, kiedy masz przywiązaną rękę, nie? I gość na ciebie biegnie taką szarżą, tak, że on zadaje lewy, prawy, tak, lewy, tak, prawy i ty stary nagle tracisz tak totalnie gardę. Tak. Nie możesz tego obronić. Jestem ciekawy właśnie, bardzo jestem ciekawy tej walki. I musisz serio uciekać przed tymi ciosami, bo po prostu masz tu. Trzech typów, którzy się nie potrafią bić, chyba zrobili sobie podcast, chyba, o walce Kozłowskiej z Murcik, nie? Tu i zmyłki. Ale ja uważam właśnie, że to jest, bo się zastanawiałem, co teraz we freakach można zrobić i właśnie powrót do takich prawdziwych freaków, to jest walka bardzo freakowa. To jest freakowa. Powrót do freaków, mocny. No. Tak, ale chcecie iść tą ścieżką, że właśnie robisz takie dziwne zestawienia i właśnie takie dziwne udogodnienia. Nie sędzia Jarosz jest zadowolony. Się udogodnienia. Myślę, że to wychodzi naturalnie, jakby ewoluujemy. Tutaj klatka rzymska, tutaj właśnie przywiązana ręka, ty wyszedłeś bez buta gdzieś tam. Ale nabitej śmietanki. No. Ale mówię, ale cały czas to udoskonalamy i myślę, że taka ta walka jest o tyle fajna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Znaczy, prawda? To na pewno jest gratka dla fanów chociażby ekipy. Coś dla ja nich. Ja pierdolę, no nie mogę, no kurwa, 20 minut dyskutują, kurwa, o dwóch osobach, o których kurwa nikt nie dyskutuje, no kurwa, one tyle uwagi podczas Wigilii, kurwa, na święta nie dostały, no kurwa, no. Serio, kurwa, już gadajcie o czymś innym, kurwa. Taki zajebisty temat zastępczy, że to chuj. Okay. Kolejna walka, no mnie mega grzyje ta walka, mega mi grzyje Kosa kontra Tuszo. Gdyby całkowicie... Dobra, to jest by far najgorszy program, jaki widziałem w życiu, nie? Nie, daj spokój. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamu, wybazem bez żalu. Zgadziliśmy kij, mimo to